kolejny właśnie film, o którym chciałam mówić, czyli Do widzenia do jutra, jest filmem, który także nawiązuje do autentycznych kontekstów. Niewinni czarodzieje są pogrążeni w klimacie cynicznym, który spowodował właśnie takie nieżyczliwe przejęcie przez decydentów, to Do widzenia do jutra utrzymany jest z kolei w klimacie liryczno-sentymentalnym. Podłożem tego filmu, glebą, z której wyrasta, są spektakle gdańskich teatrzyków, Rzecz dzieje się na Wybrzeżu, gdzie znanym bardzo teatrzykiem był teatrzyk Bim Bom, teatrzyk rąk Coto i fragmenty spektakli obu tych teatrzyków widzimy w filmie. Z tym teatrzykiem związany był Cybulski, Bogumił Kobiela, scenograf Wowo Bielicki, pieśniarz Tadeusz Chyła i obecny tutaj pan Jacek Fedorowicz, który na pewno w czasie spotkania opowie nam coś o tych sprawach. Już w tej chwili, prawda, o tyle lat odległych. Informacje, które możemy znaleźć na temat tego filmu, powiadają, że historia jest do pewnego stopnia autentyczna, że jest to fragment życiorysu samego Zbyszka Cybulskiego, a postać głównej bohaterki, którą gra Teresa Tuszyńska, miała swój prototyp w rzeczywistości. Była to 16-letnia córka konsula francuskiego z lat, który przez kilka lat właśnie urzędował w tym mieście. Dziewczyna, która pojawiała się sporadycznie, ponieważ była uczennicą francuskiego liceum w Wiedniu. To była najbliższa szkoła z językiem francuskim, więc przyjeżdżała na święta i wakacje. Stąd też ten motyw pojawia się w filmie, gdzie przez cały czas bohaterka, której przydano imię Marguerite, jest wiadomo, że jest na bardzo krótko, że już w ciągu kilku najbliższych dni, czy wręcz w pewnym momencie okazuje się, że następnego dnia wyjedzie. Niemniej, mimo że bohaterowie spotykają się na krótko, zakochują się w sobie. Przy czym rodzaj i charakter zaangażowania z obu tych stron jest nierówny. Głównego bohatera zakochanego w pięknej konsulównie Marguerite, Jacka, gra Zbyszek Cybulski. Chyba już nieco za stary do tej roli, by zagrać właśnie młodzieńca tak naiwnego, sentymentalnego, zakochanego romantycznie, który rozmawia z Laleczką, celebruje swój stan zakochania, recytuje Majakowskiego, kiedy słyszymy romanse Wertyńskiego, opowieści o małym księciu. Wszystko to razem wydaje się jakoś tak nie pasować do człowieka bądź co bądź już dojrzałego. Natomiast bohaterka ma świadomość jakby nietrwałości tego wszystkiego. Wie, że pojawia się i znika, że będzie tutaj na krótko, ale niemniej ta romantyczna postawa chłopca, rodzaj jego zachowań też w jakiś sposób ją fascynuje. Ona jest zauroczona, niemniej jak gdyby pogodzona z nieuchronnością końca tej historii. Kiedy bohaterowie się żegnają, on mówi, że jutro się zobaczymy, stąd tytuł, prawda, widzenia do jutra. Ona podejmuje grę, ale wie, że wyjeżdża. I kiedy się on pojawia tego następnego dnia, no to widzi, że nikogo już nie ma, meble są spakowane. Już, prawda, księżniczka znikła. Tutaj także i w tym filmie mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, dżentelmeńskim celebrowaniem uczuć. Bohaterowi Jacek odnosi się do Marguerite rzeczywiście jak do księżniczki. On ją przede wszystkim adoruje i wielbi. Natomiast w tle pojawia się ktoś inny, Alan, uczynny,
czujny, bezinteresowny, który towarzyszy bohaterce w grze w tenisa, w teatrze i funkcjonuje jako tłumacz i pośrednik. Margarit bowiem bardzo słabo mówi w języku polskim, potrafi wypowiedzieć tylko kilka zdań, a z kolei Jacek włada też bardzo słabą francuszczyzną. Więc jeszcze jest ten moment, prawda, pewnej takiej komunikacyjnej niemożności, nie potrafią się w pełni porozumieć. Teresa Tuszyńska była zresztą głosowo dublowana w tym filmie przez ówczesną żonę Zygmunta Kałużyńskiego, amerykańską aktorkę Eleonorę. Także te jej, prawda, wypowiedzi mają tam jeszcze nie tylko tą taką frazeologię łamanej polszczyzny, ale także i specyficzny akcent. Ten film właśnie ma ten szczególny efekt wyślicznienia, polegający stąd właśnie, że po pierwsze bardzo piękna jest Tuszyńska, bardzo piękna jest pojawiająca się w epizodzie także Muszyńska, jak możemy się domyślać z podtekstów, także zakochana w Jacku, aczkolwiek pozbawiona szans. Poza tym w tym filmie są przepiękne stroje. Naprawdę można było je wówczas kopiować. Tuszyńska jest niebywale elegancka, no, jak przystało na francuską konsulunę, świetnie ubrana. W owym czasie młode dziewczyny ubierały się stylowo ładnie, ale tanio. I obowiązywał pewien, prawda, rodzaj mody Saint-Germain-des-Prés, to znaczy czarne wycięte sweterki, szerokie spódnice wypchane halkami nakrochmalonymi mączką rżową i czarne trumniaki, ponieważ takich butów nie można było dostać, sporządzone z pofarbowanych tenisówek. Więc można było być modną i na czasie właśnie takim kosztem. Ale w takim stroju zobaczycie Państwo Pelagię z Niewinnych Czarodziejów, ale już nie właśnie piękną i świetnie zrobioną Tuszyńską.